Moi drodzy, chcę Wam dzisiaj pokazać coś, co bardzo często robię w różnych konfiguracjach. Czasami zdarza się, że ktoś zadzwoni i mówi: a słuchajcie, przejeżdżamy koło Was, będziemy, czy możemy być za godzinkę. No i co wtedy zrobić? No coś trzeba zrobić na szybko do jedzenia. Może to się nieczęsto zdarza w dzisiejszych czasach, ale u nas się tak zdarza, ponieważ ludzie z całej Polski przyjeżdżają do nas i Wy przyjeżdżacie do nas i trzeba coś zrobić na szybko do jedzenia. I to, co jest fajne, że to danie można zrobić bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo prosto. Co jest potrzebne? Płatki owsiane, ser starty lub pokrojony, ja daję opcjonalnie pieczarki, dwa jajeczka, trochę pietruszki, przyprawy, sól, pieprz, cacyki, oregano i oczywiście musi być chociaż odrobinę papryczki chili, mleko, oliwa. Bierzemy się do roboty. Najpierw wstawimy płatki. Do płatków dodajemy jajeczko. Dwa jajeczka w zasadzie. No, dwa jajeczka. Jajeczka. I mleko. To musimy rozmieszać. I po rozmieszaniu odstawić na 20 minut. I po 20 minutach dodajemy resztę składników, czyli serek, pietruszkę, trochę pieczarek, pieczarki starte na tarce, sól, cacyki, nasze ulubione, oregano, które też używamy do większości potraw, no i papryczki chili. Tak, żeby dla mnie było tak, też zjadliwe, wiem. Można dodać pieprzu zamiast. Można dodać pieprzu. I teraz to wszystko wymieszać. I grzejemy patelnię. W tej chwili rozgrzewamy patelnię z masełkiem klarowanym lub olejem. My daliśmy masło klarowane. I w tej chwili całą zawartość dajemy na małą patelnię. Znaczy nie całą zawartość, tylko część zawartości. Taką ilość, żeby zrobić jeden duży placek. Jeden duży placek, a na tej patelni zrobimy mały placek. Można by na przykład wziąć takie foremki do ciastek i wtedy wiesz, miałbyś takie obramowanie. Ogień zwiększyć na początek.
teraz na małym ogniu, jak już się rozgrzało, pod przykryciem się piecze. I czekamy. Ale ładne. Piękny. No i jeszcze chwilkę musi się posmażyć. I po paru minutach danie gotowe i zapraszamy na degustację. Ach. I sprawdzamy, jak to smakuje. Ja bardzo lubię różnego rodzaju takie placki, zwłaszcza jeżeli dobrze smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno. Bo jak na przykład gdzieś jedziemy czy idziemy, to staram się nie brać kanapek, tylko właśnie jakieś takie kotleciki czy placuszki. Serek. Bardzo dobre. Ja jeszcze bym chętnie, podobnie jak do pizzy, a nie mamy tutaj chyba... Oleju jakiegoś byś wziął, tak? Oliwę jakąś. Bardzo smaczne. Ja takie placki robię w różny sposób. Rzadko dodaję tych płatków owsianych. Z reguły daję tylko ser, jajka, przyprawy. I to jest naprawdę bardzo dobre. Często na śniadanie robimy takie omlety. Tak, a dzisiaj płatki owsiane są bardzo popularne i w tych plackach ten smak płatków jest bardzo mocno wyczuwalny. Mhm. Czyli baza to są płatki, jajka, mleko, ser. A resztę można przyprawić, dodać co się chce. Można Dokładnie. Też na słodko zrobić. Można paprykę dodać. Jabłka, cynamon. Wszystko, co się w zasadzie daje do owsianki, do różnego rodzaju owsianek. Bardzo smaczne. Polecamy serdecznie. I zapraszamy do nas, jak zwykle, teraz już w inne miejsce. Kochani, jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTubie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.